Właśnie byłam na porannym spacerze i pobiegłam szybko po kamerę, muszę wam coś pokazać. Jesteśmy w Portugalii, w takim miejscu, gdzie tworzą się laguny, jeziora i no zaraz zobaczycie, co tam jest. Biegnę tam po prostu. Stąd zobaczycie, przylecieli do nas goście. Jakiś czas temu pytaliśmy się was, czy interesujecie się cenami w Portugalii i dużo osób napisało w komentarzach, żebyśmy zrobili odcinek na ten temat, więc dzisiejszy odcinek będzie poświęcony właśnie cenom w Portugalii. Podzieliłem te ceny na spożywkę, wynajem mieszkania, wynajem samochodu, kampera i obsługę tego kampera, czyli campingi, serwisy i tak dalej. I za chwileczkę wszystko wam po kolei powiem. Zakupy spożywcze najczęściej robimy w dużych dyskontach spożywczych typu Aldi i Lidl, ponieważ jest to najwygodniejsze i najprostsze dla nas. Wszystkie produkty są w jednym miejscu, są duże koszyki, niskie ceny, duży parking i łatwo i wygodnie możemy zrobić zapasy na kilka dni do przodu, nie tracąc przy tym majątku. Przy okazji tego odcinka chcemy wam powiedzieć, że oczywiście w Portugalii istnieją także różne inne sklepy, nie tylko Aldi i Lidl. Takim typowym portugalskim właśnie supermarketem jest Pingodose. Ceny tam są zwykłe, macie dużo większy wybór produktów i marek, które znacie ze sklepów z Polski. Za co my najbardziej lubimy ten sklep, to gotowe jedzenie. Są duże stoiska, czasami nawet restauracje w takich większych sklepach, które mają całkiem niezłe jedzenie. My najbardziej lubimy kurczaki. Można kupić mniej więcej kilogramowego zgrillowanego kurczaka, który kosztuje w okolicach 5 euro. Do niego dostaje się dwa sosy. My zazwyczaj jemy je z chlebkiem, ale można też kupić do niego frytki, tam które smażą na miejscu. No i taki kurczak na dwie osoby super starcza na obiad. Także jeśli tu będziecie, możecie zaglądnąć. Jest dobrze. Jest też również sklep z produktami premium i z produktami z całego świata. Także na przykład, kiedy nam zabrakło mojej ulubionej kawy Lavazza, to było jedyne miejsce, gdzie mogliśmy ją kupić. Jest to sklep Apolonia, bardzo elegancki, ceny są tutaj troszeczkę wyższe i produkty są też jakościowo premium, więc jest tu wszystko troszkę drożej, ale jest za to też bardzo elegancko, bardzo kulturalnie. Na wyjściu jest recepcja, państwo ochroniarze czekają, będą pilnować waszych samochodów. Także można sobie tutaj zaglądać, jeśli szukacie właśnie czegoś, czego nie widzicie w innych sklepach. Prawdopodobnie tutaj będzie. To jest też sklep właśnie zrobiony z myślą o ludziach, którzy zjeżdżają tutaj z całej Europy, czyli o Brytyjczykach, Niemcach, Duńczykach. Także takie produkty z tych krajów też tutaj można znaleźć. Apolonia to jest taki odpowiednik naszej polskiej Almy. Jeżeli chodzi o chleb, to chleb w Portugalii jest różny, nie ma tak dobrego chleba oczywiście jak w Polsce, dlatego my kupujemy chleb pełnoziarnisty, duże bochenki i ten chleb kosztuje 2 euro. Bułeczki są od 15-20 eurocentów, natomiast bagietki też wypiekane na miejscu kosztują mniej więcej 50 eurocentów za sztukę. Do tego masło. Masło w Portugalii jest przepyszne, ponieważ jest z solą, natomiast jeżeli nie lubicie soli, to możecie kupić masło bez soli. One są w tej samej cenie i za taką jedną kostkę trzeba zapłacić 1,59 eurocenta. Cukier biały kosztuje 69 eurocentów. Kawa, jeżeli pochodzi z brazylijskich plantacji, kosztuje niecałe
4 euro za pół kilograma mielonej kawy, natomiast jeżeli jest z importu z Włoska na przykład, to wtedy kosztuje powiedzmy 5 euro. Herbata jest tutaj dosyć tania, opakowanie herbaty 25 sztuk kosztuje niecałe 1 euro. Jajka, my kupujemy tylko i wyłącznie jajka pochodzące od szczęśliwych kur, ponieważ nie chcemy przyczyniać się do cierpienia tych zwierząt w klatkach, więc jajka z numerem 3 nigdy nie kupujemy. Staramy się kupować jedynki albo zerówki i 10 takich jajek z nadrukiem 1 na początku kosztuje 1,69 za 10 sztuk, za opakowanie. Mleko, my nie pijemy mleka krowiego, ponieważ uważamy, że mleko krowie powinny pić krowy, przede wszystkim malutkie cielaczki, więc my pijemy mleko alternatywne, owsiane albo migdałowe i ceny takich mlek kształtują się w ten sposób. Mleko krowie kosztuje niecałe 60 eurocentów, mleko owsiane kosztuje 1,29, natomiast mleko migdałowe 1,49 za litr. Kolejnym produktem, który często pojawia się na wypadach wakacyjnych, jest pizza mrożona i taka pizza kosztuje niecałe 2 euro. Woda w baniaku 6-litrowym to wydatek rzędu 70 eurocentów, maksymalnie 1 euro. Makaron, spaghetti, penne czy jakieś inne wariacje to mniej więcej 50 eurocentów do 1 euro. Olej roślinny kostuje 1,39, a piersi z kurczaka, tutaj często spotykane są takie filety, takie steki z piersi z kurczaka i to jest cena mniej więcej 5 euro za kilogram i podobnie kosztuje mięso mielone, też mniej więcej 5 do 6 euro za kilogram. Trzeba pamiętać, że w Portugalii rzadko kiedy sprzedawane jest mięso na kilogramy, tak jak w ladzie spożywczej w dużych supermarketach w Polsce. W większości mięso jest pakowane w opakowania plastikowe. Jeżeli nabierze Was ochota na czekoladę, możecie sobie kupić czekoladę Milka, która kosztuje 1,5 euro. A jeżeli chcecie zjeść chipsy, to duża paczka chipsów Lay's, niestety nie ma paprykowych, są tylko jakieś warzywne, nie są najgorsze, ale nie są to paprykowe i cena za duże opakowanie to jest 1,59. Przechodzimy teraz do sekcji warzywa i owoce. Pomidory kosztują od 1,59, oczywiście najtańsze to są te szklarniowe, sałatkowe i im lepsze, tym troszeczkę droższe, 2 euro, 2,50 kosztują takie naprawdę dobre pomidory. Ziemniaki. W Aldi można kupić worek 3-kilogramowy ziemniaków za 2,69, to wychodzi 89 eurocentów za kilogram. Banany są dosyć tanie, kosztują 1 euro za kilogram. Podobnie ananas, w sezonie kosztuje 1 euro za kilogram, obecnie jest 1,59. Pomarańcze oczywiście, pomarańcze pochodzące z Algarve, z tutejszych upraw, niepryskane, niezaprawiane, zerwane dopiero co z krzaka. Można kupić je na ulicy, my nigdy nie kupujemy w supermarketach pomarańczy, bo to byłoby totalnym nonsensem. Można kupić wzdłuż jezdni, sprzedają ludzie pomarańcze i taki worek duży pomarańczy, gdzie mniej więcej jest 3 kg, kosztuje 2 euro. Jeżeli się kupi na przykład 3 worki, to wtedy się płaci 5 euro. Więc szybko licząc, cena za kilogram to jest mniej więcej 50-60 eurocentów. Jabłka są dosyć drogie, bo chyba wszystkie pochodzą z importu. Cena za jabłka to jest od 1,59 za kilo. Jeżeli chodzi o cebulę, czyli nasz narodowy przysmak, to 1 euro za kilogram. Z warzyw i owoców przechodzimy do mniej zdrowych rzeczy, czyli do alkoholu i do papierosów. Cena za paczkę papierosów w Portugalii to jest 4,50 do 5 euro. Kupuje się tylko i wyłącznie na stacjach benzynowych albo w barach, w automatach. W sklepach spożywczych nie ma papierosów w sprzedaży. Z uwagi na to, że Portugalia posiada ogromną ilość plantacji winogron, wina są tutaj bardzo tanie i bardzo smaczne, ku naszej uciesze. Cena za butelkę wina w sklepie to jest od 1,50 euro do 5 euro, przy czym to wino za 5 euro to jest takie naprawdę takie top class, takie naprawdę na specjalną okazję, a takie zwykłe wino na co dzień do obiadu to jest wydatek mniej więcej 2 euro i za 2 euro naprawdę można wypić fantastyczne wino i to samo wino na przykład w Biedrze kosztuje 35 zł do 40 zł, więc no jest to duża zaleta, jeżeli ktoś lubi pić wino, to Portugalia jest naprawdę doskonałym miejscem do zamieszkania. Podobnie cena piwa. Piwo jest sprzedawane tutaj w takich malutkich buteleczkach 330 ml i cena za taką buteleczkę jest oczywiście w zależności od tego, czy piwo jest importowane, czy miejscowe. Sześciopak takiego piwa kosztuje 4,50 do 5 euro.
Dla fanów dużych puszek też są takie do kupienia. Bardzo rzadko, ale można kupić. To jest głównie z uwagi na to, że tutaj są wysokie temperatury i takie duże półlitrowe piwo, jeżeli ktoś by pił, to ono mogłoby, no wiecie, wygazować się i nagrzać do momentu, kiedy by ten pijący wypił to piwo, więc dlatego sprzedają tutaj i w Hiszpanii malutkie piwka, takie na szybki łyk. Cena za puszkę piwa jest dosyć wysoka, bo wynosi od 1 euro do 1,5 euro. Mocne alkohole nie są tutaj popularne, natomiast można je kupić i cena za półlitrową wódkę w Aldim to jest 6 euro. Cena za półlitrową butelkę ginu w Aldim to jest 12 euro. 10-12 euro. Natomiast whisky, taka z Aldiego, to jest wydatek rzędu 9 euro. Przechodzimy teraz na komunikację. Teraz wam powiem o cenach paliwa. I uwaga, ceny paliwa są w Portugalii naprawdę wysokie, bardzo wysokie. Nie są tak wysokie jak we Francji, ale są zdecydowanie wyższe niż w Polsce i w Hiszpanii. Cena za diesel to jest 1,43, czasami dochodzi do 1,60. W zależności od, nie wiem, czego. Natomiast cena za litr benzyny to jest 1,59 i tu czasami dochodzi do 1,73, nawet do 1,80 za litr. Oczywiście najdroższa benzyna i diesel jest na autostradach. W małych miejscowościach jest zdecydowanie taniej. Jeszcze taka szybka uwaga dla osób, które będą jechać przez Hiszpanię. W Hiszpanii ceny za diesel to jest mniej więcej 1,20 euro. Można kupić za 1 euro za litr diesla, więc za każdym razem, jak my na przykład jedziemy z Hiszpanii, to tankujemy przy granicy do pełna. Jeszcze do baniaków nabieramy, żeby no nie przepłacać tutaj, bo różnice czasami to jest 50 eurocentów na litrze. Przy baku 100 litrów to sobie wyobraźcie, ile my oszczędzamy. Jeżeli chcecie przyjechać do Portugalii swoim kamperem bądź przyczepą, to wam powiem, ile kosztują ceny za kemping. Będę mówił tylko o cenach w sezonie zimowym, ponieważ nas nigdy nie było w sezonie letnim i dokładnie nie wiem, jak to wygląda. Natomiast z tego, co widziałem na różnych cennikach, to trzeba sobie doliczyć 30-40% do tego, co za chwileczkę wam powiem. Cena za kemping dla kampera i dwóch osób to jest 10-14 euro za dobę. A jeżeli chcemy podłączyć się dodatkowo do prądu, to jeszcze musimy doliczyć 3-4 euro. Więc wtedy wychodziłoby z prądem 14 euro do 18 euro w najdroższym wypadku. Alternatywą dla kempingów są prywatne camperplace, takie parkingi przy domach lub w jakichś różnych miejscach. Tam nie ma tak dużo udogodnień na kempingu, więc ceny też są niższe. I wtedy, gdybyśmy się zatrzymywali na przykład kamperem dwuosobowym na takim placu, płacimy 10 euro za dobę, jeżeli się podłączamy do prądu, a jeżeli się nie podłączamy, to nawet za 6 euro można znaleźć taki plac. Jeśli śpimy na dziko, a chcemy zrobić serwis kampera, czyli wylać szarą wodę, wylać kasetę i napełnić zbiorniki czystą wodą, to wówczas cena za taką usługę to jest 3-4 euro. I niestety w Algarve jest tylko chyba jedno albo dwa miejsca, gdzie można zrobić serwis za darmo. We wszystkich pozostałych trzeba zapłacić. No ewentualnie trzeba szukać na własną rękę i kombinować. Jeżeli ktoś nie ma na tyle czasu, żeby go tracić w poszukiwaniu odpowiedniej wylewki, to no, trzeba zapłacić 3-4 euro za taki serwis. Doskonale zdaję sobie sprawę, że część z was przyleci do Portugalii samolotem. Ceny oczywiście samolotów są różne. Natomiast ja wam powiem, ile kosztuje wynajęcie mieszkania. Wynajmując mieszkanie na Airbnb, za cały pobyt, za takie całe mieszkanie, na przykład dla dwóch osób, gdzie macie swoją łazienkę, swoją kuchnię i pokoik, zapłacicie 200 do 300 euro. Natomiast dużo taniej wychodzi wynajęcie samego pokoju. Wtedy mamy wspólną łazienkę i wspólną kuchnię, no ale pokój jest wasz prywatny i taki pokój kosztuje 100 do 150 euro za cały tydzień dla dwóch osób. Dla wszystkich osób, które nie mają jeszcze konta na Airbnb i nigdy nie wynajmowaliście w ten sposób, to jest przygotowana zniżka. Pod spodem możecie sobie kliknąć nasz link referencyjny. Dzięki temu otrzymacie 41 euro zniżki od pierwszej rezerwacji. To jest prawie 200 zł taniej, kupując przez nasz link referencyjny. Wtedy też my dostajemy trochę kasy z tego, wy dostajecie zniżkę i wszyscy są happy. Link będzie pod spodem, pod filmem. Gdybyście chcieli jednak wypożyczyć kampera, przylecieć samolotem na przykład do Faro i wypożyczyć campervana, można. Cena za wynajęcie kampera to jest mniej więcej 80 euro za dobę, a za campervana to jest 50 euro za dobę. Komunikacja miejska jest nie do końca dobrze zorganizowana. Nie posiadając samochodu, bardzo trudno jest zwiedzać Algarve i całą Portugalię. Natomiast są autobusy oczywiście, które łączą miejscowości, kursują z różną częstotliwością i różną też mają cenę od 2 do 7 euro za
za Kursk. Autobus, który wozi ludzi z Lizbony do Faro albo z Faro do Lizbony, kosztuje 18,50 za jedną osobę w jedną stronę. Więc w dwie strony to jest wydatek mniej więcej 40 euro. Natomiast na szczęście kursuje tutaj Uber. Kursuje Uber, jest Uber, można wynająć Ubera i ceny są no takie jak w Uberze, wszędzie. I na koniec najsmaczniejsza część, czyli wizyta w restauracji. Nie są tutaj drogie restauracje, oczywiście te zlokalizowane przy pierwszej linii brzegowej, przy plaży są dosyć drogie, ale można znaleźć restauracje, gdzie można się najeść dosyta za niewielkie pieniądze. Są bufety, na przykład płaci się 12-15 euro i je się dosyta i je się ile się chce. To jest najlepsze, wszystko jest świeże, pyszne, przyrządzane na często nawet na naszych oczach. A jeżeli chcemy zjeść normalnie w restauracji, to musimy się liczyć z wydatkiem rzędu 30-50 euro za wizytę. To jest taka romantyczna kolacja dla dwóch osób z winem. Przystawka, danie główne, deser, kawka i butelka wina to jest wydatek 40 mniej więcej euro dla dwóch osób. Pizza w pizzerii lub w restauracji kosztuje od 8 do 14 euro. Jest to taka pizza jednoosobowa dla jednej takiej głodnej osoby, ewentualnie dla dwóch mniej głodnych osób mogą się podzielić taką pizzą. To jest właśnie wydatek, no powiedzmy 12 euro. Przy czym im więcej dodatków, im bardziej wyświrowana, tym jest droższa, ale więcej niż 16 euro za pizzę to jeszcze nie widziałem. Tutaj. Najtańsza oczywiście jest margarita, która kosztuje 8 euro. Napoje w restauracjach i w barach wyglądają w ten sposób. Piwo małe kosztuje 1-2 euro. Kawusia jest totalnie, jest mega tania. Espresso kosztuje 70 euro centów, a cappuccino 1,5 euro. Butelka wina w restauracji to jest koszt rzędu 14, powiedzmy, euro, 12-14 euro, przy tym 14-15 to już jest takie dobre wino. Na szczęście często w restauracjach można spotkać takie zestawy dnia, czyli takie prato de dia i to kosztuje 8,50 na przykład. I w tym mamy oliwki, chlebek, danie główne, napój i kawę. Czasami deser, nie zawsze, z deserem to czasami dycha to kosztuje. No i na przykład płacąc 10 euro możemy się najeść dosyta smacznego, pysznego, przygotowanego wcześniej posiłku. Niestety nie powiem wam, ile kosztują ceny w klubach i w barach, bo większość barów i klubów jest pozamykanych w sezonie zimowym. Oni się dopiero otwierają w lecie, jak przyjeżdża większa ilość turystów, zwłaszcza z Anglii, ale podejrzewam, że za piwo nie więcej niż 5 euro nie zapłacimy. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę lub napiszcie coś w komentarzu. Gdybyście mieli pytania odnośnie cen w Portugalii, to również możecie pisać w komentarzach, jak indywidualnie będę wtedy starał się odpowiedzieć każdej osobie. Jeżeli nas jeszcze nie subskrybujecie, to też naciśnijcie przycisk subskrybuj. Będziecie wtedy na bieżąco ze wszystkimi przygodami, jakie nas spotykają tu w Portugalii. Już niedługo rozpoczynamy znowu podróżowanie. Zaczynamy jeździć po wybrzeżu. Będziemy jechać na St. Vincent do surferów surfować, więc nie chciałbym, żebyście tego do was ominęło, dlatego też zachęcam do kliknięcia przycisku subskrybuj. W najbliższym odcinku zobaczycie przepięknego, cudownego wantura naszych przyjaciół Kuby i Zosi, na który was serdecznie zapraszam, a teraz życzę wam miłego wieczoru, miłego popołudnia i do zobaczenia.